Jak mieszka rycerz? Wcale nie w zamku, a jeśli już, to tylko niewielu, niewielu zamków, w zamkach. Większość drobnego rycerstwa, w ogóle powiedzmy sobie, że ocenia się, że 90% rycerstwa, rodów rycerskich, to było rycerstwo ubogie. Kilka procent to było rycerstwo średnio zamożne, a można władztwo to było jakieś 2-3%. I te zróżnicowanie uwidaczniało się w domach, w których mieszkali. Drobni feudałowie zamieszkiwali w drewnianych dworach. Taki drewniany dwór konstrukcją nie różnił się od domu bogatego kmiecia. Był to zazwyczaj parterowy dom, w którym były dwie izby przedzielone sienią. Kryty najczęściej strzechą, bo gąty były drogie. Zresztą dzisiaj też są bardzo drogie. I te dwie izby to jedna biała, tak, czyli reprezentacyjna, druga czarna, z racji tego, że przeważnie był w niej piec kuchenny. We dworze mieściły się również pomieszczenia gospodarcze, komora, dodatkowa komnata, łaźnia. I w takim domu mieszkało czasami kilkanaście osób. To jest rycerz, jego żona, zazwyczaj kilkoro dzieci, a czasami nawet matka wdowa i służba. Obok dworu stały zabudowania gospodarcze, spichlerze, stodoły, obory, stajnie, a całość była otoczona płotem, parkanem, ewentualnie często kołem. I to w przypadku tych najbiedniejszych był jedyny element obronny. Jeśli mówimy o obronności siedziby rycerza, to była to ta cecha, która wyróżniała jego dom w krajobrazie średniowiecznej wsi. Od XIII do XV wieku taką rolę na ziemiach polskich spełniały zamki w formie drewnianej wieży ze sztucznym lub naturalnym, na sztucznym lub naturalnym kopcu otoczone palisadą, wałem, suchą lub nawodnioną fosą. To było dosyć proste, proszę Państwa, zwłaszcza na naszych terenach. Ja się na przykład zastanawiałem, dlaczego tak dużo grodzisk średniowiecznych, dawnych rezydencji rycerskich mamy tutaj w południowej części powiatu, między innymi w dolinie Skradomki, generalnie na terenie górzystym. Bo jeśli był cypel wzgórza, wystarczyło ten cypel odciąć od jednej strony, wykopując głęboką fosę, co czasami nie było łatwe z racji tego, że były to przeważnie podkład kamienny, i już uzyskiwało się naturalną obronność. Oczywiście do tego dochodziły wały, tu mamy akurat taki częstokół, ale często były to wały, ewentualnie palisada i ewentualnie jeszcze za fosą dodatkowy wał. Gorzej na nizinach, bo tam trzeba było usypać kopiec ziemny o odpowiednich rozmiarach i konstrukcji, ale już samo to było kosztowne i pracochłonne. No i takim charakterystycznym elementem była oczywiście wieża drewniana lub murowana, która była zarówno siedzibą, jak i spełniała oczywiście rolę obronną. Takie grudki rycerskie zostały odkryte przez archeologów, dlatego że oni nie wiedzieli, że to rycerskie. No to tak to było z badaniami archeologicznymi w latach 60. 70. w Krostowej, Kopalinach, Sobolowie, Tarnawie. Mówię tutaj o powiecie bocheńskim. Spośród nich warto zwrócić uwagę na zamek, i tak to trzeba nazwać, w Chrostowej, a właściwie w okresie średniowiecza był to nazywany zamek Kamyk. Bo tam badania archeologiczne doprowadziły do odkrycia reliktów murów o grubości no, prawie 2 metrów i zakreślających kwadrat o boku 7,5 metra. Widać, że była tam po prostu murowana wieża. Ten niewielki zameczek położony był na wzgórzu na lewym brzegu Skradomki, zwanym czasem Chrostowską Górą lub Górą Zamkową. Dzisiaj oczywiście niewiele z tego zostało. Został oczywiście ten cypel i ślady wałów. A tutaj mamy również właśnie to odcięcie cypla, o którym mówiłem. Tutaj wybrano kamień, żeby jedyna strona, gdzie był naturalny dostęp do tego wzgórza. Kazimierz Moskal tak sobie wyobraża, że tak, nie wiem czy to jest dobrze widoczne, tak wyglądała taka skromna rezydencja. W 1539 roku Jadwiga, żona Sebastiana Wielogórskiego, sprzedała Krzysztofowi Niedbiarowskiemu część Chrostowej i fortalicjum Kamyk, alias Grodzisko.
Jest to jedyna wzmianka o zamku, chociaż to określenie alias grodzisko wskazuje, że albo się już ta rezydencja w XVI wieku chyliła ku upadkowi, albo została opuszczona. Inne drewniane rezydencje. Na budowę drewnianych obronnych rezydencji stać było około 20% rycerzy. Jeszcze nie było w stanie wybudować lub kupić w pełni murowany zamek, który stawał się symbolem bogactwa i znaczenia rodu. Te drewniane budowle, o których wspominałem, mamy w Kopalinach. Ja tu zaznaczyłem Dołuszyce, nie z racji patriotyzmu lokalnego, bo sam pochodzę z Dołuszyc, ale z racji tego, że w średniowieczu ten las kopaliński wchodził w skład dóbr w Dołuszycach. Być może była to siedziba Paszka z Dołuszyc, Herbut Chromby. W Sobolowie, tak jak wspomniałem, Gródek Brunów w Herbuszczemie, on jest dzisiaj w Sobolowie Sieradce. Nie wiem, bardzo mało osób jest, którzy wiedzą, gdzie tak naprawdę ten Gródek jest położony. W Tarnawie, jak widać, niewiele zostało. W Boczowie z kolei to jest charakterystyczny element, ponieważ ten kopiec został prawdopodobnie sztucznie usypany. I była to siedziba albo boczowskich, albo wilczków herbu Poreń. Trud budowy dużej kamiennej wieży otoczonej fosą podjęli w drugiej połowie XV wieku wieruscy herbu Drużyna. Obiekt ten stał się podstawą rozbudowy założenia w XVI wieku i przekształcenia go w piękny renesansowy dwór obronny, który no, szczęśliwie po dzień dzisiejszy się zachował i który jest odremontowany, chociaż ten remont trwa nadal. No, wszystkie te rezydencje rycerskie oczywiście nie umywały się do zamku w Wiśniczu, o którym już wielokrotnie była mowa. Ja tylko powiem, że budowę zamku rozpoczął po 1370 roku Jan Kmita, starosta krakowski i sieradzki, a potem kontynuował jego budowę Piotr, wojewoda krakowski, a pierwsza wzmianka o zamku z 1397 roku. Kolejni właściciele Wiśnicza rozbudowywali zamek, żeby nie przedłużać, ja tu posłużyłem się makietą po prostu zamku wiśnickiego. Ta makieta pokazuje, ale to jest makieta opracowana na podstawie badań architektonicznych i archeologicznych, pokazuje stan zamku z początku XVI wieku. Czyli taki czteroskrzydłowy pałac zwieńczony krenelażem, z narożnymi basztami, z wewnętrznym dziedzińcem, z wałami ziemnymi i dodatkowymi dwoma obronnymi budowlami brannymi. Przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze w życiu rycerza, do wojny. To był wspólny obowiązek rycerzy, czy to biednych, czy bogatych, udział w wojnie, bo do tego zobowiązywało ich prawo rycerskie. Każdy, kto posiadał ziemię, a więc nie tylko rycerz, ale na przykład sołtys wsi, czy wójt miasta, był zobowiązany do wyprawy wojennej z własnym pocztem, nazywanym też kopią. Jego rdzeniem był ciężko zbrojny kopijnik, któremu towarzyszyli pocztowi najczęściej szczercy. Wielkość takiego pocztu zależała głównie od możliwości finansowych, ale i też szczodrości rycerza. Zazwyczaj był to ciężko zbrojny kopijnik plus dwóch szczerców, ale czasami był to tylko pojedynczy kopijnik, albo odwrotnie, można władcy czasami nawet w jednym poczcie mieli kilkanaście osób. Zresztą ta ilość w poczcie, który wyruszał na wojnę, nie była bez znaczenia, bo jeżeli wzrastały szanse dla rycerza, że wróci z tej wojny cały i nie poniesie śmierci, no przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy tutaj taką ciekawą wzmiankę z 1496 roku. Jakub z Lubomierza oraz Jakub z Wieruszyc, czyli drużynici, mieli zwrócić dzieciom Mikołaja Czarnego z Podola po osiągnięciu przez nich pełnoletności 3 kopie, 3 włócznie, 3 kusze z oprzyrządowaniem, 3 kołczany, zbroję kopienniczą, 2 zbroje szczercze, 4 siodła, złoconą pawężkę oraz 12 części zbroi. Jak widać więc, uzbrojenie to składało się niewątpliwie na wyposażenie kopii złożonej z rycerza, 2 szczerców z kuszami oraz jeszcze jednego człowieka, być może fachowca. Tutaj taka dygresja. W XV wieku wyposażenie rycerza, a więc dobre wyposażenie,
nie najwyższych lotów, ale dobre wyposażenie rycerza, a więc zbroja, miecz, tarcza, odpowiedni bojowy koń i tak dalej, kosztowało zazwyczaj około 35 grzywien. Jak to przeliczyć na złote, to biorąc kurs 2008 roku, to odpowiadało mniej więcej 55 tysięcy złotych na dzisiejsze pieniążki, a więc sporo, prawda? Średnie, bo te najwyższe sięgało, z tego co pamiętam, po przeliczeniu około 80 tysięcy złotych. Wyruszając na wojnę, poczty rycerskie grupowały się w chorągwiach ziemskich i rodowych. Chorągiew była podstawową jednostką bojową i taktyczną polskiej armii w XIV-XV wieku. Zazwyczaj liczyła od 400 do 600 lekko i ciężko zbrojnych. Taką organizację wprowadził Kazimierz Wielki i z jego okresu panowania pochodzi informacja o nieudanej wyprawie wojsk polskich na Mołdawię w 1368 roku i w tej wyprawie oprócz chorągwi ziemskich uczestniczyło 9 chorągwi rodowych, w tym m.in. gryfitów, rawitów, szreniawitów, półkoziców i strzemięczyków, a więc te rody, o których Państwu mówiłem. No i niewątpliwie najważniejszym sprawdzianem wojennym dla polskiego rycerstwa była Wielka Wojna z Krzyżakami i Bitwa pod Grunwaldem. Tutaj mam dla takiego zobrazowania slajd z obrazem Kossaka Grunwald. Jak to z tym rycerstwem podbocheńskim było? Okazuje się, że rycerze z Podbochni wnieśli spory wkład w Bitwę Grunwaldzką. W roku ubiegłym obchodziliśmy 600. rocznicę. Warto więc może powiedzieć, że wspomniany wcześniej Mikołaj Skurowa, który jak wiemy został w Krakowie, wystawił własną chorągiew, która walczyła pod znakiem Szreniawy. Pod znakiem Szreniawy walczyła również chorągiew Mikołaja Kmity z Wiśnicza, oznaczona przez Długosza jako 45. Ta chorągiew Kmity dzielnie walczyła również pod murami Malborka. Tam m.in. rycerze spod znaku Szreniawy razem z gryfitami odparli zbrojny wypad załogi zamkowej próbującej zdobyć polskie działa. Gryfici, 46. chorągiew, i tu też ciekawa sprawa, Długosz pisze, że jej dowódcą był podsędek krakowski Zygmunt z Bobowej. Tu jest jego pomyłka, bo Zygmunt z Bobowej w 1410 roku liczył sobie prawdopodobnie około 18-19 lat i takiego młokosa nikt by nie postawił na czele chorągwi rodowej, a po drugie nie sprawował wtedy takiego urzędu. I Kazimierz Mosiniewicz, znakomity znawca historii gryfitów, przypuszcza, że tą chorągwią mógł dowodzić Krystyn Myszka z podbocheńskiej Nieprześni. Dlaczego? Bo po wojnie 1 marca 1411 roku król zapisał mu sporą sumę, 100 grzywien za jego zasługi właśnie w wojnie z Krzyżakami. W grunwaldzkiej bitwie mogli wziąć również udział marszowcy herbu Półkozic w chorągwi Jana Ligenzy. No, czy odnotujmy na koniec, że najwyższym rangą dowódcą zaraz po królu był marszałek Królestwa Polskiego Zbigniew z Brzezia, dzisiaj powiat wieliński, a kiedyś przecież powiat bocheński.